Dobra, moi drodzy. Wywiad. Mhm. Kurde, telefon, przepraszam. Liadrin kontra Jaina! Coś się olanie. Mój młot płonie świętym ogniem. Gotowe. Tak sobie myślę. No dobra, już jestem. Nic nie powiem. Nie na mojej walki. To niezły szczur. Czekam na rozkaz. Zadzwonili z uwagi, bo chcą ze mną rozmawiać. Powiem tak. To, że kuźwa oni dadzą, to, że nie było tego Magikala, bo Magikal by jeszcze coś tam powiedział, nie? Wiadomo, to jest tam kłamca i tak dalej, ale on by coś tam jeszcze może wymyślił głupkowatego, że on chciał pomóc bratu i tutaj pokazuje i tego, i wszyscy się bawią. A co tam taka Gocha może powiedzieć? I problem polega na tym, że wizerunek niestety zostanie zjebany. A telewizja, żydowska stacja telewizyjna, TVN, co zrobi? No, zrobi wszystko ku temu, aby telewizja nie była, żeby internet nie wyparł telewizji, bo tego się boi telewizja, więc będzie szkalować, będzie mówić, że to jest złe. Zrobi materiał w taki sposób, że to jest patologia, że piją, że jest w ogóle degrengolada, deprawacja, w ogóle, że dzieci będą tak, które to oglądają, będą brać przykład z nich i tak dalej, i tak dalej. TVN. Czekam na rozkaz. To walki. On dzwoni teraz do TVN-u. Ale po co on dzwoni? Oni zresztą powinni, jeżeli przychodzą nagrywać, to muszą mieć zgodę na wykorzystanie wizerunku. No i Gocha pewnie im dała zgodę. Tak, możecie.
Bąkul, oni każdy materiał tak zrobią, niezależnie czy jesteś konkurencją. Ja w żaden sposób nie bronię tego, co robi Magical i potępiam to zachowanie. Ale tu chodzi o tak jakby ogół. Ogół twórców, ludzi, tu nawet nie o twórców, o was widzów chodzi. Bo jestem ciekaw bardzo, jak ten materiał będzie przedstawiony. Może to wyglądać w ten sposób, że wy widzowie po wrzuceniu tego materiału do uwagi będziecie przedstawieni jako ludzie, których cieszy tylko taki prymitywny humor i nie wiem, śmianie się z patologii, że ma gorzej i wysyłanie im złotówek, bo w sumie nic innego was nie cieszy w życiu. Koleś, co był, mówi, że robię program o youtuberach, do ciebie też ma zajrzeć. No i oczywiście to jest nieprawda. Nawet gdyby, bym odmówił. Nie, w życiu bym... Nie mam żadnej potrzeby wypowiadania się w telewizji na ten temat. Ani to sławy nikomu nie przyniesie, ani to niepożyteczne. Ja jestem, kurde, z internetu i po co tam w ogóle w tym... Po co tam do jakichś telewizyjnych uwag iść? Chciałem pogadać o jak to jest być streamerem. Albo kiedy pan zaczął? O, widzę, że pan nieprzygotowany. Bo jakby pan poczytał o mnie, to by pan wiedział. Pod streamem ma pan przycisk subskrybuj. Jak pan zasubskrybuje, to pan może mnie wspierać. Tam na dole jest też właśnie obok tego przycisku. Kurde, elegancko. Napisana data, kiedy zacząłem streamować. Nie chciało się panu internetu włączyć. Zapytaj o coś, potem będzie w TV zasłonionymi oczami. Powiem tak, jeżeli bardzo bym mieli wielką potrzebę rozmawiać z daną osobą, która nie chce wyjść negatywnie, to wystarczy, że z nimi mówisz, dobra, ale przed publikacją muszę zobaczyć ten materiał. Proszę mi wysłać materiał przed publikacją. Jeżeli oni mówią nie, no to tyle, koniec, kropka. Do widzenia. Nie gadamy ze sobą. Tu mówię o jakichś takich osobach, które mogą się czuć jakoś tam, nie wiem, zagrożone, że im może telewizja coś tam szargać opinię, nie? Jeżeli telewizja się boi i ten, no to powie nie i do widzenia, no to se muszą kogo innego wziąć. Smutne jest to, że normalni streamerzy jak Ziemniak, Tivol mają 7000. Ale stary, tu nie chodzi o to. Chodzi o to, że ja mam 1000 na Twitchu. 1000 widzów na Twitchu jest dużo bardziej wartościowe niż powiedzmy 5000 na YouTubie. Dziękuję bardzo za piąteczkę, Mr. Dawidek Pro. Dziękuję serdecznie za piąteczkę. Będzie na ketchup nowy, bo mi się skończył. Czekam na rozkaz. Gotowe.
Wiesz dlaczego? Ja całe życie jadłem Tortex. Nie dlatego, że był tani. Bo wcale nie jest najtańszym ketchupem. Ale dlatego, że mi smakował. Miałem uprzedzenie do tak zwanych gęstych ketchupów. Z pomidorów takich, z przecieru. Ale od jakiegoś czasu zacząłem kupować właśnie tego Heinza albo tam z Pudliszki łowić, coś takiego, takie ten. I mi bardzo smakują, są bardzo dobre. Dlatego, Krzyżaku, no, niestety, Krzyżaku, tak jest. Do walki! Gotowe. Czekam na rozkaz. Tortex i Heinz są git good. Ile mi zapłacili za reklamę? No właśnie nic. Mam z bekę ludzi, którzy lubią ketchup, a nie lubią mieć pomidorów. No ja akurat uwielbiam pomidory. Lubię suszone pomidory, najlepiej smakują w takim jakimś makaronie, czy sałatce powiedzmy. Oliwek nie lubię, tak. Jeśli chodzi o warzywa, to zbyt wielu ich nie ma, ale no oliwek po prostu nie przepadam za nimi. Jak jest w potrawie, to wybieram je. No i się boję, że to będzie ten, więc wyrzucam znowu to, no. No i widzicie, niepotrzebnie się bałem. A oliwki to nie są owoce? Czekajcie, czym są oliwki? Warzywem są, co wy gadacie? Nie wiem! To jest dobre pytanie, czym są oliwki? Oliwki... Co cię nie wizgnie? Co cię wizgnie? Oliwki to owoc czy warzywo? W formie klasyfikacji spożywczych to warzywa. Grupa produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia obejmująca się... No. Ale takie pytanie... No i znowu coś tam jest? Nie. No. Go. Nice. Pizza z kukurydzą, kurczakiem, ananasem. Dobra, on musi wytrejdować to. Ja muszę tym zaatakować w twarz. Zobaczyć, czy tam nie ma Vaporize'a. Jazda. O kurde, 3 żywiołaki pod rząd. Mogol, tylko nie mów osobom, która mówi ketchup, tylko ketchup. Ketchup, ketchup. A czemu nie? Ketchup, ketchup. Ketchup jest tak po angielsku, nie? Ketchup, ketchup. Dobra, nieważne, już tam nie bądźcie takimi, kurde, doktorami miotkami. Kepucz. No to kepucz. Jak mi wyczyścił stół, to jest chore. Counterspell? I on teraz ma stolnika 10-10. O matko. Equality bym musiał stop deckować. Z 9 kart. Go Equality.
Wszyscy się modlą teraz. Wszyscy się modlą o equality. Za słabo, żeście się modlili. No za słaba ta modlitwa chyba. Mam drugie, mam dwa razy equality mam. Chyba mam, tak mi się wydaje. Zastrzegam sobie prawo do zmiany, haha, dobry plan dnia. No a co ty, krzyżaku, myślałeś? O, ma kolejny sekret, kurdi. Kolejny sekret. Git good. Do walki. Czekam na rozkaz. Gotowe. Tam będzie i tak pewnie jakiś czar, który zadaje obrażenia. Twa magia cię nie uratuje. Może nie widzi Litala. No i czuli, klątwa Magikala, no. Klątwa Magikala, bośmy gadali o Magikalu i klątwa Magikala. Dzień dobry, witam się Materacyk, cześć. No to ładnie. Bójka jest fajna, to zaraz zagram bójkę. Może pakiety otwieraj jak nowe wyjdą, gdzie powtórek legend nie ma. Ale czekaj, czy te zdobyte... Dobrze, krzyżaku, ale nie wiem, czy to tak działa. Działa to tak, krzyżaku? Że nie mają mi się powtarzać legendy? Czyli powinienem zbierać pakiety. Stare pakiety też będą działać? No to musimy zbierać pakiety teraz, żeby nam się to opłacało jakoś.